Ile razy miałeś nos złamany? Do 16 liczyłem później. Przestałem. It's your life, just take it. To droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Jak miałem 10 lat, zacząłem od treningów karate, kiyoku, shin, bo wtedy praktycznie nic innego nie było, tylko był boks, w moim zasięgu tylko były treningi karate. No i tak sobie trenowałem. Później przeszło w kickboxing, w boks tajski, w K1. No i kontynuuję to cały czas, prawda, bo jest to taka dyscyplina, taki sport, gdzie no, człowiek uczy się całe życie. No, były też takie momenty no, krytyczne, jak w życiu każdego sportowca. No, po jakiejś porażce no, pojawiał się taki znak zapytania, po co ja to robię, po co walczę. Przecież ani z tego za bardzo wtedy nic nie miałem, prawda? 2-3 dni mijały i z powrotem wracałem. No i tak można powiedzieć przez całe życie. No to był mój pierwszy taki tytuł zawodowy w boksie tajskim. Wtedy walczyłem w Danii z 8-krotnym mistrzem świata. No wtedy można powiedzieć, że byłem spisany na straty. Ile tak, walk zacząłeś w swoim życiu? No będzie około 200. Ale bym pokopała. O Jezu. Pokopałaś? Nie mam stroju. Czy nie muszę mieć stroju? To strój ci przyniosę. Tak? Mogę ci załatwić. Naprawdę, zrobimy trening krótki. Dobra. Aśka! Jezu, jak ty mocno bijesz. Jeszcze raz. I mocno. Raz. Tak. Na dzień dzisiejszy to pracuję z zawodnikami, no, proszę powiedzieć, z różnych dyscyplin i z MMA, z K1, z Muay Thai, którym pomagam w przygotowaniach. No, są to zawodnicy też z najwyższej półki. W Australii tam też walczyłem o Mistrzostwo Świata. No, pozrywało mi się w tym kolanie wszystko. Największa obawa no, była taka, że już to wszystko się zakończy, to można powiedzieć to moje całe życie, bo No nie pamiętam takich momentów w swoim życiu, żebym nie trenował, nie był w sporcie. No to trwa praktycznie, tak jak wspomniałem, od zawsze. No i teraz nagle to wszystko miałoby się skończyć. To by było dla mnie właśnie taką największą tragedią. Tak zauważyłem w pewnym momencie, że no, przestałem się rozwijać, czegoś brakuje. No i właśnie wtedy razem z moim kolegą wpadliśmy na pomysł, że polecimy właśnie do Tajlandii, gdzie no, zaczniemy uczyć się właśnie od najlepszych, trenować z najlepszymi. No, tam przede wszystkim jest komfort psychiczny, nic mnie kompletnie nie interesuje. Tam tylko mam się zająć treningami, wypocząć po każdym treningu. Porażka no, jest to kolejną motywacją, prawda, do cięższej pracy. Ja podchodzę do tego na tej zasadzie, że wyciągam wnioski z tego, prawda, co źle zrobiłem, bo nie ukrywam, że też walki przegrywałem, prawda, i przez knockout, i na punkty. No i po prostu nie szukam winnych gdzieś dookoła, tylko po prostu zaczynam myśleć, co źle zrobiłem, co nad czym właśnie nie pracowałem. Nie ma czegoś takiego, że trener nam pokaże technicznie ładnie, jak to wykonać. Z parę razy kopniemy, czy powtórzymy na 2-3 treningach i to wszystko działa. Moja pasja no, w moim życiu no, na pewno bardzo dużo mi pomogła. Poznałem naprawdę wielu ciekawych ludzi no, i jakoś tak fajnie to moje życie też się potoczyło, że mogłem realizować te swoje marzenia. Wiadomo, no, z czasem to się przeistoczyło w pracę, w mój zawód. No i to jest właśnie piękne, że mogę właśnie połączyć swoją pasję z pracą, prawda, z tymi moimi obowiązkami, z takim życiem codziennym. Myślę, że jakoś tak właśnie wspólnie się też realizujemy. Asia się realizuje właśnie w organizacji imprez, prawda, też zajęła się w pewnym sensie moją karierą, pilnuje pewnych spraw, no, na które ja nie mam czasu, czy też no, pewne rzeczy nie widzę, czy też nie chcę widzieć. Jeżeli chodzi o moje marzenia,
No, chciałbym zostać 10-krotnym mistrzem świata, no, brakuje mi jeszcze 2 tytułów. No, miałem zamiar zamknąć to w tym roku, no, ale troszeczkę to inaczej wszystko się potoczyło. Myślę, że w ciągu tak 2 lat jakoś uda mi się to wszystko. Tomek Makowski, K1 Muay Thai. It's your life, just take it.